Zdrowia, szczególnie dla prezydenta Donalda Trumpa, żeby miał siłę oczyszczać te bagno w Waszyngtonie. Subskrybujesz? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, bagno, jak mówią, że też bagno w Waszyngtonie, no to jest tam socjalizm, komunizm się po prostu wcisnął nieprawdopodobnie. Trump jako ostatnia już ostoja, ostatnia szansa, no nie wiadomo, co będzie w 2024 roku, kiedy będą następne wybory. W 2020, czyli w listopadzie, za parę miesięcy, no Trump będzie w zasadzie wybrany. Trudno przypuszczać, żeby komuniści w osobie Sandersa, czy Elizabeth Warren, czy homoseksualisty z mojego miasteczka i tak dalej, żeby mieli szansę wygrać. No ale wracając do czyszczenia tego bagna. Czyszczenie bagna zaczęło się od różnych osób, no ale między innymi Aleksander Semionowicz Windman. To pisze się przez V, czyli nie Windman, tylko Windman. No facet urodzony w 75 roku i w wieku 3 lat, ma brata jednojajecznego. Matka, kiedy umarła, to ojciec ich Semion zabrał do w zasadzie do Ameryki. Mieli emigrować do Izraela, no ale tak jak większość ludzi, którzy miała emigrować do Izraela, wylądowała w małej Odesie w Nowym Jorku. Urodzony w 75 roku. W Ameryce trafił 78-79, czyli 3-latek. Miał jeszcze, ma jeszcze starszego brata. No i wszyscy oni wylądowali w służbach wojskowych. No, skończył tam szkołę średnią, skończył uniwersytet humanistyczny. Później dostał się na stosunki międzynarodowe na Harvard. Harvard to jest taka potężna uczelnia w Cambridge w Massachusetts, to jest na wschodnim wybrzeżu. No i Harvard ma między innymi wydział rusycystyki i studiów środkowo-wschodnich, czyli tam też podchodzi Polska. Michnik kiedyś przyjechał na 25-lecie tego szabru Magdalenki, także też tam ogólnie rzecz biorąc na tym Harvardzie, no to są same. No większość to są czerwone świnie, powiedzmy. Czy potomkowie ludzi, którzy byli w partii, a wylądowali w Ameryce, no ale załatwili sobie słodkie posadki, no i tam właśnie sponsorują między innymi takich pasożytów jak Michnik, mając dobre pensje. No i Aleksander Semionowicz Windman dostał tam magistra na tej uczelni w ramach w sumie amerykańskiego podatnika, bo jak to wygląda, jeżeli ludzie się zdecydują studiować, no to wojsko płaci. Wojsko płaci, no niestety budżetówka na całym świecie płaci. No, dostał purpurowe serce, będąc w Iraku, no bo tam gdzieś jechał jeepem, jakąś półciężarówką czy coś, wybuchła jakaś tam granat, bomba czy coś i był zraniony w 2000 którymś tam roku, no ale ogólnie rzecz biorąc na 44 lata był doradcą w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa. No poważna sprawa. Pracował dla Białego Domu i jak wybrali Zełenskiego, czyli cały ten cyrk na Ukrainie, kiedy wybrali aktora, który grał przez 3 lata rolę prezydenta, no to pojechał tam była cała delegacja 5-osobowa. Rick Perry, czyli minister energii w Ameryce, Kurt Walker, specjalny reprezentant dla Ukrainy do negocjacji, ambasador
Był jeszcze, no i no wiele, wiele osób, ale między innymi ten Ukrainiec, no bo można powiedzieć Ukrainiec, no bo on się urodził w Kijowie. Uniwersytet skończył w Binghamton, Cornell University, no Cornell, no to też jest jeden z uniwersytetów Ivy League, czyli taka czwórka największych, najstarszych uniwersytetów, no i jak wspomniałem, Harvard jest pułkownikiem, płynnie mówi po rosyjsku i ukraińsku, no i w tym czasie właśnie, kiedy dostał się do Białego Domu, do tej Rady Bezpieczeństwa, no to patrzył, co się dzieje i był świadkiem Donalda Trumpa, jak Donald Trump tam rozmawiał z Zeleńskim. No, cała historia sprowadza się do tego, że Joe Biden, czyli zawodowy czerwona świnia w Senacie, w Kongresie Amerykańskim, już od kilkudziesięciu lat przywiązany do tego, był wiceprezydentem przy czerwonym Obamie. Muhammad Obama wybrał właśnie Bidena, no bo on jest taki popularny, dobrze opowiada, no ale jest przy korycie już kilkadziesiąt lat. No i teraz z tej chęci do bycia politykiem, on startuje na prezydenta, no, bo bardzo często wiceprezydent nabiera takiego smaku i chce być prezydentem. No, ale jego syn alkoholik, narkoman, babiarz, alimenciarz, miał robotę w Buryzmie. Buryzma to jest taka firma w zasadzie naftowa, no bo wszystkie te czerwone świnie w tym bloku wschodnim, no to po sprywatyzowaniu się tych komunistów, no to tam są ciężkie miliony, tak jak w Polsce sprywatyzowali i posprzedawali najróżniejsze kopalnie, stocznie posprzedawali zagranicznym, no ale telewizja, prasa, jakieś firmy energetyczne, to w tej budżetówce, to jest jedna wielka sitwa tych ludzi, którzy męczyli Polaków w czasie PRL-u, no to jest dokładnie to samo. Przypuszczam, że podobnie będzie w Korei i w Chinach, no ale to już tak dywagując. Kwaśniewski też dostaje 50 tysięcy dolarów miesięcznie za nic, no i syn Bidena, Hunter, też dostawał, no i Trump się tak zapytał, mówi, co to się tam dzieje, jak to jest możliwe, żeby rodzina wiceprezydenta i faceta, który startuje na prezydenta, dostawał jakieś pieniądze z ukraińskiej firmy, no czy to nie ma jakiegoś konfliktu interesów. No i ten Windman, który nie pojechał do Izraela, powiedział, że to w zasadzie nie można w Ameryce nie można śledzić amerykańskiego obywatela. Przyszedł tam na przesłuchanie. No wszystko to się zaczęło też ten Russian Collusion, czyli te rosyjskie współdziałanie. W 2016, kiedy Trump został wybrany, no to ta banda tych czerwonych świń w Waszyngtonie, w prasie, w telewizji, wszystkim, oni sobie przysięgli, że po prostu wykończą Trumpa. No i cały ten ruch oporu powstał. No i jednym z tych członków tego ruchu oporu był żołnierz amerykański urodzony na Ukrainie, który